Hej, dziś chciałam Wam krótko przedstawić wizję, a więc pierwszy tom trylogii Sarah Midnight, wydanej u nas przez wydawnictwo Dreams. Książka na pewno zasługuje na uwagę, ponieważ łączy w sobie elementy urban fantasy, romansu paranormalnego, jak również powieści psychologicznej. To właśnie ten ostatni element świadczy o znakomitości tej książki, jako że nieczęsto spotykamy powieści, w których psychika bohaterów byłaby tak dobrze rozbudowana. Zresztą na uwagę zasługuje także fabuła, która opowiada o losach 17-letniej Sary, której rodzice zostali zamordowani. Dziewczyna posiada dar widzenia w snach demonów, jak także ich ofiar, dzięki czemu łowcy są w stanie unieszkodliwić piekielne paskudztwo oraz pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Naturalnie wszystko ma swoje drugie dno, a sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż początkowo dziewczynie mogło się wydawać. W chwili, kiedy jej kuzyn przyjeżdża, aby z nią zamieszkać, wszystko nabiera tempa. Nic już nie jest takie, jakim było dawniej. Każdy rozdział książki wzbogacony jest o króciutki wiersz, który posiada swój wyjątkowy, mroczny klimat, jak także stanowi małe dzieło sztuki, którego ciężko nie docenić. Tak więc wizję zdecydowanie polecam, zaś pod spodem możecie przeczytać standardową recenzję tej książki. Na razie.